Hello, moi drodzy, witam, witam. Jo, dobra. Jesteśmy tutaj. Tam pamiętacie, jest czarny troll, ten mostek, tam jest ten myśliwy. My musimy dostać się do tej jaskini, ale zanim to, wypijmy ten środek przeciwwonny. Niestety tracimy na tym 5 punktów trafień, ale wyrównało nam się, więc spoko, nie mam pretensji. I tu spotkamy właśnie goblina, który zwie się Memorius. O, na Harimare, skąd się tu wziąłeś? O, ten stwór naprawdę gada. Stój, gdzie stoisz, ohydne stworze. Nie próbuj uciekać, jeśli chcesz jeszcze trochę pożyć. Czego chcesz ode mnie, człowieku? Nie zrobiłem nic złego. Coś cię za jeden. Ja jestem zwykłym goblinem. Siedzę tu i gotuję dla swoich współplemieńców. Proszę, nie zabijaj mnie. Skąd znasz ludzki język? Wiele z nas go zna. Żyjemy w pobliżu waszych siedzib już wiele wieków. Stopniowo, słowo po słowie, nauczyliśmy się rozumieć waszą mową. Oczywiście nie wszyscy z nas są tak mądrzy, aby swobodnie rozmawiać w języku ludzi. Ale nastanie taki dzień. Dzień, w którym każdy goblin będzie mógł się z wami porozmawiać tak swobodnie jak ja. Czy imię wypowiedziałeś? Harimara to wielki gobliński bóg. Siedzi w niebie po prawicy Inosa u podnóża jego tronu i troszczy się o los każdego goblina. Wierzycie w Inosa? Oczywiście, Inos jest twórcą wszystkich żywych istot, w tym i goblinów. Kiedy Inek popadł w konflikt ze swym bratem Beliarem, nie mógł już udzielać wszystkim swoim towarom należytej uwagi, stworzył Farimarę, goblina Boga. Farimara troszczy się o nas i błogosławi każdego dnia. Potrzebuję goblińskich grzybów leczniczych. Teraz rozumiem, czemu mnie nie szukałeś. Przyjdź jutro, przygotuj ci ich tyle, że ile zdołasz unieść. Nie próbuj mnie przechytrzyć, żałosny stworze. Dawaj grzyby teraz, albo pożegnaj się z życiem. Dobrze, dobrze, tu jest wszystko, co mam. Dziś przez to moi bracia pójdą spać głodni. A co do kradzieży Memoriusa, Memorius to jest oczywiście nasz mistrzu z Destiny Teamu, nasz guru, że tak powiem. I możemy go okraść oczywiście, ale moi drodzy, patrzcie na moje statystyki. Mamy 270 życia. Kradzież kieszonkowa, patrzcie na to. Mieszek Memoriusa, ok, ukradliśmy go, nic się nie stało. Ale po otwarciu mieszka wyskakuje fajna niespodzianka. Mieszek Memoriusa, bang! I na co ci to było? No właśnie, prawie nas zabiło. Mieliśmy szczęście, dlatego że miałem buga. Bo miałem 275 życia, a gra uznała, że mam 270, przez co moja postać przeżyła. Więc widzicie, nie opłaca się tego mieszka otwierać. Zostawimy sobie biednego Memoriuska ze swoim dobytkiem, niech sobie tutaj siedzi. A my, moi drodzy, no co, zabieramy się z powrotem do Korinis. I oddajemy w końcu grzybki. Dostaniemy, moi drodzy, ostatni już pergamin, który potrzebujemy. Ale, moi drodzy, nie wracamy jeszcze do Górniczej Doliny. Nu, nu, nu. Dokończymy sobie zadania w Jarkendarze i musimy dokończyć jeszcze trochę rzeczy w Dolinie Przodków. Jak te rzeczy załatwimy, to dopiero wrócimy znowu do Górniczej Doliny i do wątku głównego, czyli do Bara, nie? Sprawy do Bara i oczywiście innych tam jakichś powiedzmy wątków związanych z Górniczą Doliną. Nie umiem mówić, przepraszam, jak zwykle. Więc taki mniej więcej mój plan znacie już. Jak to sobie zaplanowałem, więc spoko. Jezu, bez zmian, dawaj, koksie. Koksiku mój biedny. Co ty robisz, bezimienny szaleńcze? Bezimienny szaleniec opętany przez Beliara. Beliarze, wybrałeś mnie. Taka była twoja wola. Dobra, oczywiście najpierw dokończymy sprawę z pergaminami. W sumie wiecie co, pergamin możemy przy okazji później sobie odebrać, wiecie? Od razu polecimy do Jarkendaru, żeby nie przedłużać. Bo później znowu będę musiał biec do teleportów, tepać się tutaj i tak dalej.
Więc załatwimy od razu sprawę w Jarkendarze. I później wrócimy sobie po pergamin. Bang, motherfucker. No, wczytuj się Jarkendarze. Bez crasha na szczęście się udało. I teraz, co ja potrzebuję? Potrzebuję iść na bagna do bandytów. Na bagna do bandytów był to teleport ten. Dokładnie, ale musimy się przebrać oczywiście za bandytę. No i mamy tutaj oczywiście Torusa. Rozmawiałem z Artą i co powiedział? Przygotował odpowiedź. To bardzo ciekawe. Smokior kolejny ogólnie do linii, co napisał? Zgodził się na wszystkie moje warunki i napisał, że połączymy siły, jak tylko wrócimy do linii, gdy związany zostanie problem smoków. Nie sądziłem, że naprawdę istnieją, a jednak mam zamiar je pokonać, naprawdę? Sądząc po wszystkim, czego dokonałeś, zaczynam wierzyć, że ci się to uda. W każdym razie swoje zadanie wykonałeś i mam dla ciebie nagrodę. Jaką? Proszę, weź te 50 samorodków. Nie są to co prawda monety, ale możesz udać się do Crimsona, aby je przetopił. I to hey. Prawdopodobnie zamierzam teraz zrobić. Tak, przytopimy sobie te monetki nasze. Oczywiście zapiszę, żeby mi nie skaszowało się nic. Miło tak powrócić, wam powiem, do Krasendaru. Dawno nie byliśmy tutaj, a jednak zadania nas tutaj przywlekły. Oczywiście wiadomo, że poboczne zadania, ale jednak mimo to przywlekły nas tutaj. Hej, ty! Crimson, mam dla ciebie złotko. Wow, sporo mi się uzbierało, patrzcie, 6000 zarobiłem. No i mamy z powrotem kasę, więc spoko, będzie nam miksturę prędkości, czy tam szybkości i oczywiście na potionki, na życie. Czy też ewentualnie na jakieś zwoje, ciekawe, właśnie, zwoje możemy pomyśleć sobie jakieś kupić, żeby spróbować może orków trochę powybijać jednak, nie? No zobaczymy. Pomyślimy. Nie wiem, ty mi powiedz. Kolejna sprawa to jest rozmowa z Fiskiem na temat jego brata, który jest oczywiście w Górniczej Dolinie. Radford przekazuje ci pozdrowienia i prosi, byś przekazał mi za te informacje nieco złotych monet. Co ten nic poniżej? Gdzie on teraz jest? W Górniczej Dolinie. Wyrósł tam spory las i on w nim teraz siedzi. Nie prosił o nic więcej? Nie. To za bzdury. Czyli chcesz złota za te informacje. Wiesz, złotych monet to u nas raczej niewiele. Mamy za to złote bryłki i szczapki. Wiesz, dam ci rzecz równie bezwartościową, jak ta cała twoja informacja o Radfordzie. Masz, chłopaki znaleźli to gdzieś na bagnach. Magiczny bełt. Pozdrowienia dla brata. No, zadowolony na pewno nie będzie, bo on bardziej by wolał chyba pieniążki. Dobra, teraz walimy miksturę podwójnej szybkości. Ostatnią już. Przydałoby się temu bliźnie oddać pierścień. Mam ten pierścień, którym tak marzysz. Nie powiem, że odzyskanie go było prostą sprawą. Tak czy inaczej bierz. Widzę, że dasz sobie radę. Zbroję już przygotowaliśmy. Przygotowałem, jest twoje. Pamiętaj, że parodowanie w niej tym obozie jest niebezpieczne. Gdy bandyci zobaczą się w tej zbroi, to niechlubnie zabiją. Dzięki, że uprzedziłeś. Będę o tym pamiętał. A co on dał nam za zbroję? Pancerz magnata, 170 siły wymaga. No, to jeszcze trochę poczekamy, ale ciekawe, ciekawy pancerz, nie powiem. A czy ja mogę spytać Lutherod o... Nie, mogę mu tylko bagienne ziele sprzedać. Mamy jeszcze jaja pełzaczy. Dla Miguela, oczywiście on jest tutaj alchemikiem. Kurna, bezi, nie buguj się. Panie alchemiku, mam dla ciebie jajka. Hej. A niech mnie, gdzie je zdobyłeś? Mniejsza o to, i tak mi nie uwierzysz. Rozumiem, tylko nie mówisz, że złożyłeś po nie do jakiejś starej kopalni. No. No tak. Zrobimy tak, dwa jaja biorę na eliksy dla ciebie, a za resztę płacę pełną cenę. Pasuje? Pasuje. Będziesz jednak musiał poczekać, na razie nie mam dostępu do stołu alchemicznego. Jak się tylko do niego dostanę, napój jest twój. No a kiedy to będzie? Jak mnie wpuszczą do obozu, może reszta zresztą wcześniej coś wymyślą. No dobra, Miguel. Czyli widzicie, moi drodzy, póki co nie dostaniemy, musimy wrócić do niego
chyba w trzecim rozdziale albo czwartym. No zobaczymy, jak to będzie. Więc sprawy chyba tutaj mam pozałatwiane. Jeszcze czekajcie, szybki rzut okiem. Dokładnie tak, moi drodzy. Sprawy Jarkendaru póki co mamy załatwione. W kolejnym rozdziale prawdopodobnie jakieś zadanka nowe dojdą tutaj od niektórych NPC-tów. Sorry, że tak wymachuję tu ręką akurat momentami, ale mam taki system w monitorze, że jak no, jakby brakowało mi zmartwień. Jest jakby powiedzmy długo włączone, to się automatycznie chce wyłączyć po minucie. Powiedzmy takie zabezpieczenie. Jakbym zapomniał wyłączyć, więc to jest fajna sprawa z jednej strony. Wróćmy oczywiście do naszego pancerzu gildijnego. No i wracajmy do Korynis, moi drodzy. W Korynis musimy pozałatwiać parę rzeczy. Koniec musimy tak, oddać te grzyby, dostaniemy pergamin. Musimy pogadać z Xardasem na temat Świątyni Śniącego. Oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o Górniczą Dolinę. Ponieważ jest to ważne, żeby ruszyć to w tym rozdziale jeszcze kawałek chociaż. Dlatego, że później może być problem z Xardasem, jak tego się nie, z tym nie pospieszycie się trochę. Więc radzę uważać z niektórymi questami, bo możecie sobie zablokować przez głupotę. No i przydałoby się jeszcze zdobyć w Korynis Dar od Bogów, czyli tą książkę, którą chyba ma Konstantino, czy tak on miał na imię? Chyba tak, Konstantino albo Zuris miał chyba, bo Ignas chyba nie miał. Konstantino chyba, tak, ale zobaczymy dla pewności. No, wynoś się! Eliksir siły, bierzemy go, przyda się. Ale mnie interesuje inna sprawa. Dar od bogów. Nie. Ktoś musi pracować. On nie ma. Wiem, że chyba twórcą jest Bartosz z Laran, czyli tak naprawdę. Hej! Do nieprzodków byśmy mogli zdobyć tą książkę. Boska moc gwiazd, tak? Ale wiecie co, mi się wydaje, że da radę ją zdobyć za darmo od Bartosza z Laran, który jest oczywiście w tym w Dolinie Przodków i tam się też jeszcze wybierzemy w tym odcinku na pewno. Bo chciałbym podokończyć już niektóre wątki, które mam otwarte, a można je skończyć. Ale zdobądźmy już ten pergamin, a to twoje grzyby. Właśnie na mocno nie wierzę, natychmiast spróbuję. Na Inosy naprawdę poczułem się dużo lepiej. Bardzo ci dziękuję za przywrócenie mi zdrowia. Proszę, weź ten pergamin, niechaj przyniesie ci taką korzyść, jaką przyniósł mnie. Jeden grzybek został dla nas, proszę bardzo, co on daje? Premia punktów trafień jeden. Rewelacji, moi drodzy, to jakichś dużych nie daje, ale... Why not, moi drodzy, czemu nie? Mamy trzy pergaminy. Więc spoko sprawa, że tak powiem. I tak jak mówię, będę chciał na pewno pogadać z Xardasem. Zrobimy to dopiero po powrocie z Doliny Przodków. A w Dolinie Przodków musimy tak, oddać Baninę Daltiona, po pierwsze, primo. Poinformować o handlu między kupcami a myśliwymi, że zapłacą pełną cenę za towary. Pogadać z Bartosem z Laran o tej książce, może dostaniemy ją za darmo, tą Boską Moc Gwiazd, bo jest twórcą, więc... czemu nie? Sprzedamy skóry tam od razu myśliwemu jednemu, bo on skupuje skóry od nas. Więc kolejne pieniążki nam, moi drodzy, wpadną, one się przydadzą. I to chyba w tyle, jeżeli chodzi o Dolinę Przodków. Tak mi się wydaje, no.
Oczywiście tradycyjnie musiałem się zbugować tutaj, ale to już jest normalka w gotiku, w przeznaczeniu. A w sumie wiecie co? Spróbujmy sobie tego szponu Beliara poużywać parę razy. Zobaczymy, jak sobie radzi. Wiemy, że chyba gdzieś zostawiłem cieniostwora. Gdzieś tu powinien być cieniostwór jeden, przynajmniej, którego byśmy mogli sobie wypróbować właśnie na nim ten szpon Beliara. Skoro ja już go mam, to już wypróbujemy sobie to. Przy okazji oczywiście. Że tu są cholera dwa te cieniostwory. No może być nieciekawe, ale spróbujemy. No widzicie, tak właśnie nawala sobie tymi piorunkami. Ale tak czy siak mi się wydaje, że tak czy siak najlepszą bronią jest dla mnie ten miecz, który sobie wykuliśmy. 150 damage już ma, więc no naprawdę sporo, sporo. I myślę, że pozostanę przy mieczach od Torbena, no Boże, Torbena, od Harada. Ponieważ jeszcze będziemy mogli się nauczyć jeszcze lepszego, który ma 170 obrażeń i to już jest coś. Oczywiście zrobimy to, jak będziemy mieli więcej siły. Jak przypakujemy sobie siłę na pewno, sobie to wypróbujemy. No, Bartosa z Laną tutaj nie ma. Powiedzmy Midlasowi o handlu z tym gildią kupców. Aha, nie muszę mu mówić. Czy co jest grane? Nowe rynki zbytu. Tyran zapłaci za towar stowarzyszony, myśli wypełnią cenę targową. Ale nie ma z nim dialogu o tym. Trudno się mówi. Ej, ty! Panie Bartosz Zlaran, powiem tak. Jesteś autorem księgi Dar od Bogów, prawda? Tak, owszem. I uważam ją za moje najważniejsze dzieło. Czemu o to pytasz? Pewien mędrzec przebywający w Górniczej Dolinie chciałby poznać treść tej księgi. Mędrzec poszukujący wiedzy, którą posiadam. Moja wiedza jest dostępna dla wszystkich. Z radością podaruję ci egzemplarz tej księgi. Przekaż ją temu, kto jej tak bardzo potrzebuje. Czy możesz mi zdradzić imię tego mędrca? To Nedbek, który słucha teraz słów Leśnego Boga. Nedbek, zapamiętam to imię. No oczywiście przy okazji my skorzystamy, bo z tego co kojarzę, to ona dodawała nam punkt many. Dar od Bogów. A jednak nic nie daje. Dobra, nieważne. Hej, ty! Zapomniałbym o tym kwestii, moi drodzy. Co do twojego ukochanego? Znalazłeś coś? Byłem w Górniczej Dolinie, w kanionie troli. Znalazłem tę notatkę, w której autor pisze, że zamierza upolować trola. Pokaż mi tę notatkę. Oj, nosi, to pismo Eryka. Zupełnie tego nie rozumiem. Poszedł do Górniczej Doliny, przecież była ona otoczona magiczną barierą. Mówiłeś, że odszedł 12 lat temu. Wtedy jeszcze nie było bariery. Rzeczywiście, czy znalazłeś tam coś jeszcze? To może cię zaboleć, Zeldo. Ta strona dziennika znalazłem przy szkielecie. Co? To niemożliwe. Mój Erik. Nie. Przykro mi. Co ja teraz zrobię? Przez 100 lat go szukam, a on nie żyje. Nie żyje od tylu lat, co ja biedna pocznę. Uspokój się. Wciąż jesteś młoda. Możesz zacząć wszystko od nowa. Nie chcę. Nie bez mojego ukochanego Erika. Moje życie jest skończone. Nie myślę. Na pewno wszystko się ułoży. Dziękuję za miłe słowa i twoją pomoc, ale nic nie ukoi mojego złamanego serca. A teraz zostaw mnie już samą. Przykra sprawa, wam powiem. Joru, mam dla ciebie daninę. Odlecisz w kosmos, stary. Nie wierzę własnym oczom. Daj mi ją. Proszę. Smoke weed every day. Trochę mi zaszło. Pozwolicie, że sobie wypiję. On lata.
Weź ten napój, ramen Robert sam robiłem. Doprawdy z czego? Leśne gody, nieco chwastów, sok z chrząszcza, pyszna i dobrze powala w łeb, wali pożar... Co? No, nie wątpię. Co on nam dał? Jakiś sok z gumi jagód? Co to jest? Nalewka z owoców leśnych. Premia punktów trafień. Premia many, premia siły plus 1 i zręczności plus 1. Ciekawa sprawa, ale na razie nie korzystamy z tego. Zostawimy sobie to. No i możemy Szmerowi powiedzieć, że sprawa z kobietą załatwiona. Pomogłem tej tajemniczej kobiecie. Naprawdę, kim ona była? Łowczynią, która przez wiele lat poszukiwała swojego ukochanego. Przekonałem do siebie i pomogli jej w poszukiwaniach. Niestety nie skończyło się to za dobrze, bo jej ukochany od dawna nie żyje. No przykre, mam nadzieję, że jej dusza znajdzie kiedyś spokój. Wcale się nie dziwię, że nie chciała z nami rozmawiać. Dobrze się spisałeś, mam dla ciebie nagrodę. Weź tę miksturę podwojenia many, dostałem ją do Bartosa z Rolana, ale mi raczej się nie przydam. Może ty znajdziesz dla niej zastosowanie. Wielkie dzięki. Mikstura podwojenia many kolejna. Te ochronę przed magią mogę sobie łykać chyba, z tego co pamiętam. Ochrona przed magią, tak? Rozumiem, że bez armora będę miał dużą odporność. 16 punktów, dobra. Dokładnie tak, dobra, spoko. Mikstura podwojenia many. Co nadaje? Plus 2 do many pewnie. Dokładnie tak, mamy 87 many, spoko. Zadania tutaj chyba mamy porobione. Tak mi się wydaje, moi drodzy. Czy tutaj wszystko mam załatwione? Tak. Midlas nie chce ze mną gadać na temat nowych rynków zbytu. Mimo tego, że mam ruszone tego questa, więc prawdopodobnie może w trzecim rozdziale się ogarnie chłopak. I wtedy tutaj wrócimy, jeszcze z nim pogadamy na ten temat, na pewno. Przy okazji zobaczymy, czy questów nowych nie będzie, a pewnie będą. Tak jak mówię, warto co razy się rozglądać po każdej lokacji i pytać wszystkich, bo czasami może się jakiś quest właśnie pojawić, a szkoda by było, żeby opuścić jakiegoś questa fajnego. A póki co, moi drodzy, wracamy do Corinis. Musimy ostatnią rzecz zrobić, czyli pogadać z Xardasem. I wtedy... będziemy mogli już wrócić sobie spokojnie do Górniczej Doliny, gdzie od razu zakupimy sobie lepszą kuszę. Ruszymy sobie dalej, oczywiście wątek główny związany z gdzie jest Dobar. To zadanie. Pamiętam, jak się męczyłem kiedyś i szukałem go. Nigdy bym się nie spodziewał, że on właśnie będzie tam w Świątyni Śniącego, nie? To mnie ogólnie zdziwiło. No dobrze, moi drodzy, to co, biegniemy już teraz do Xardasa pogadać na temat Świątyni Świącego i tak naprawdę będziemy mogli wrócić już spokojnie do Górniczej Doliny, w której sobie na pewno to jakiś czas pobędziemy, bo będziemy robili tam różne zadania, będziemy próbować wybijać orków co niektórych, wybijać potworki, wiadomo, zbierać co się da i tak dalej, etc., moi drodzy. Taki jest plan. A co będzie dalej, to zobaczycie sami, jak to poleci nam z tym wątkiem głównym i fabuła, jak nam tam poleci w Górniczej Dolinie. Można rzec w sumie, że jesteśmy bliscy, no blisko to jeszcze źle powiedziane, ale można powiedzieć, że mamy już niedaleko do rozdziału trzeciego,
Wiadomo, jeszcze trochę zadań mamy do roboty, ale jak ja mówię, już wiele nam nie pozostało. Trzeba załatwić tę sprawę z Dobarem. Wtedy on nam wykuje broń z tej monetki od nędzarza i będziemy mogli zabawić się z Falerem. Przez to ruszy nam już normalnie ta misja, co mamy z kopalniami. Wiecie, że chodzimy i pytamy, ile rudy wydobyli. Wtedy to zadanie nam ruszy dalej. I potem już mamy oczywiście rozdział trzeci, wiadomo. Powiedz mi, stary... Śmiertelną falę masz. Czy potrzebuję kasy? No nie bardzo, póki co nie potrzebuję. Weźmiemy sobie takie 3 zwoje. Może jakąś tam małą rzeźnię zrobimy naokoło zamku. Zobaczymy. Może jakąś część orków sobie już wybijemy. Kasy na razie tak nie potrzebujemy, żeby, wiecie, zbierać na coś. Najważniejsze rzeczy, które były potrzebne nam, czyli pergamin i wejście do Zjednoczonego Obozu, mamy zrobione, więc nie ma problemu. W Atrasie, Boże, Sardasie. Hej, ty! Powiedz mi coś na temat świątyni świętego. Duchy orków nie reagują na nic z realnego świata. Jest zagrodzony kratą tunel w głąb góry. Przyjdź z tym do mnie we właściwym czasie. Akurat dowiedziałem się czegoś na ten temat. Tunel to droga do świątyni. Orkowie wydrążyli go w skalnym osuwisku po upadku bariery. Potem jednak uciekli stamtąd i zablokowali wejście kratą. Długo nie mogłem zrozumieć dlaczego. Potem dopatrzyłem się w tym kolejnego złośliwego... Żartu Beliara. Uwielbia on, gdy jego wierni podżerają sobie gardła w służbie jego osobie. Dlatego oprócz kruka i smoków przywołał jeszcze trzecią siłę. Jaka trzecia siła? To czarny zakon najwierniejsi słudzy Beliara, czarni magowie. Jeden z ich mistrzów zajął świątynię ze swoją umarłą armią. W tym miejscu przyciąga ciemne siły. Orkowie nie byli w stanie go pokonać, gdy zeszli stamtąd, choć praktycznie to oni przygotowali mu nieświadomy dostęp do niej. Duchy uwejścia to też dzieło tego dawnego guru. Na postach orkowie bardzo boją się z takich rzeczy. Wygląda to, że będziesz musiał złożyć wizytę także i jemu. Tak jak zwykle, prawda? Jak mogę dostać się do świątyni świętego? Tam przy krecie nie ma żadnego przełącznika ani dźwigni. Orkowie nałożyli na kretę skomplikowane zaklęcie. Otworzysz tylko wtedy, gdy będziesz chciał przejść ork. Musisz albo znaleźć orka, który wejdzie tam z tobą, albo samemu stać się orkiem. Pozorem nie myśl o skorzystaniu ze zwoju przemiany wsiąszcza. Dlaczego? Orkowie nie są tacy głupi, po prostu zginiesz. W jaki sposób mogę stać się orkiem? Nie musisz stać się nim w sensie fizycznym. Wystarczy, że otaczająca cię energia i aura będzie zawierać w sobie coś z orkowej. Coś z orkowej. Myślę, że wystarczą 2 przedmioty. Jeden już kiedyś używałeś. No jak on się tam nazywa? Ulumulu? Tak, znajdź tę rzecz jeszcze raz i połowa roboty z głowy. Gdzie ja teraz to znajdę? Wtedy stworzenie go zabrało tyle czasu. Na ile jestem zorientowany w orkowych zwyczajach, to muluku, czy jak to tam się ono nazywa, robi młody ork. Tuż przed tym, zanim staje się wojownikiem. Doświadczenie już go nie noszą. Czyli nie musisz znaleźć młodego wojownika, a takich w niczej dolinie jest na pewno wielu. A drugi przedmiot? To orkowa mikstura. Dla człowieka jest śmiertelna, ale wystarczy ją po prostu mieć przy sobie. Mam już taką miksturę. Doskonale, twoja przyzorność mnie bardzo cieszy. Masz może pergamin do przygotowania zwoju teleportacji? Nie, od dawna z nich nie korzystam. Weź natomiast ten zwój Armia Ciemności, na pewno ci do czegoś się przyda. Dobra, poza tym, moi drodzy, dowiedzieliśmy się czegoś nowego o Xardasie, bo widzieliście, był wpis o Xardas Nekromanta, więc zanim wrócimy jeszcze do Górniczej Doliny, do Przełęczy Górniczej Doliny, do Górniczej Doliny samej, warto jeszcze wspomnieć o tym Imperanowi, o tym, co on nam powiedział o Świątyni Świętego. Dlatego, oczywiście, jeżeli gracie po stronie mrocznej, wiadomo. Wracam od Xardasa. Kogo Xardas ma na myśli, mówiąc o trzeciej sile? Czarny zakon. Uważasz, że jakiś wyjątkowo silny czarny mag wraz ze swoją nieumarłą armią panował to miejsce. Przenikliwość Xardasa jest godna podziwu. Jest bardzo możliwe, że czarny zakon szuka źródła bardzo silnej magii, aby wykorzystać ją do swojego celu, którego niestety nie znamy. Tak czy inaczej musisz zbadać, co i kto kryje się w środku. Czy wiesz już, w jaki sposób możesz dostać się do świątyni? Xardas wytłumaczył mi, co powinien zrobić, aby tam wejść. Wejść tam i zniszczyć wszystko, co się tam pojawiło. Powoli, powoli.
Jest rzeczą oczywistą, że aby dostać się do tego maga czarnego zakonu, musisz pokonać jego nieumarłą armię, ale ten mag musi zostać przy życiu. Nic z tego nie rozumiem, Xadas powiedział. To, co powiedział na ten temat Xadas, nie jest ważne. Zrobisz to, co powiem. Odnajdziesz magę, zaproponujesz mu układ. Ty wypuszczasz go wolno, a on daje ci to, co ma przy sobie. Cóż tak cennego może przy sobie taki czarny mag, aby darować mojego plugawe życie? Wyjaśnię ci to. Wiemy, że czarny zakon stworzył nowy rodzaj zaklęcia, w posiadaniu którego nie udało nam się jeszcze dotąd wejść. Zwykli ich adepci czy magowie niższych kręgów takich nie otrzymują. Jeśli go zabiję, to i tak zdobędę te zwoje. Mylisz się. Gdy czarny mag ginie, te zwoje zamieniają się w kubkę popiołu. Już próbowaliśmy, to niestety prawda. Jak przy okazji zabierz mu również broń. Może okazać się nam bardzo przydatna. Bądź stanowczy, ale skory do układów. Czarny mag jest zwykłym śmiertelnym człowiekiem. A ceni życie bardziej niż kilka magicznych zwojów. Rozumiem, zrobię co jak poleciłeś. Co jednak powiem Xardasowi? Półprawdę. Powiesz, że raniłeś go w walce, po czym on uciekł, czy coś takiego. Xardas zapewne zachwycony nie będzie, ale przyjmie taką historyjkę za prawdę. Gdy załatwisz się sprawę, wróć do mnie i przynieś to, co zdobyłeś. No dobra, postaramy się to ogarnąć. Wracamy do przyłęczy Korinis. No i co, moi drodzy? Czas wrócić do Górniczej Doliny. Ojejku, ojejku. Widzę, że już trochę ciemno na kamerce, więc... O, może będzie lepiej, zapalę światełko. Zawsze to trochę jaśniej, nie, moi drodzy? Dobra. Która to w ogóle godzina jest? 32 minuta, 19.08. Okej, okay, będzie trzeba iść na jakąś kolacyjkę niedługo. Wy pewnie będziecie mieli o innej porze to nagranie, więc się nie dziwcie, że ja tak mówię, że o, jest 19, tylko tak sobie sprawdzam. A przy okazji wiecie, o której nagrywam odcinek przykładowo, nie? Dobra, zapis. Co to crash będzie? Nie, nie ma crasha, dobrze. I z pergaminami, moi drodzy, od razu wracamy na zamek. A tak, moi drodzy, zapomniałem o tym, że mieliśmy sobie kuszę lepszą kupić. Nie wiem, sprawdzimy, czy ja będę miał w stanie jakoś tą kasę wyśrubować. Z tych pieniążków, które mam. Ej, ty! No, coś się itemy zbugowały. Ciężka kusza, wymagana siła 120. On założył tą kuszę. Ej! Pokaż mi. Co ty zrobiłeś, stary? Czemu ty założyłeś kuszę sobie? No i moi drodzy, nie kupię niestety od niego kuszy, bo on ją ma na plecach, w cwaniak jeden. No chyba, że to wy mówiliście o tym, że to... Czasami Tandor, czasami on tego nie ma. 90, tak? Kusza bajowa, 120. 1500 kosztuje. Ulala, może być problem z kasą, wiecie? Ale nie, 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 moi drodzy, jest plan taki. Urukcie na stwora. Kiltrola. Dobra, czyli tego chyba Firefox nie skupuje, ale on skupuje chyba pazury? Pazury chyba skupuje różnych potworów.
Nie, to nie jest Firefox. Firefox jest tutaj chyba. Firefox. Tak, on jest tutaj. Więc sprzedalibyśmy mu... Od razu może już Miltonowi damy zwój, niech zrobi ten zwój teleportacji. Mam pergaminy. Nie przestajesz mnie zadziwiać. Jeden egzemplarz ci zwracam, gdzie ci nie było udoskonalenia magiczną formułę. Dwie sztuki na pewno wystarczą. No dobra, teraz moja kolej. Zwój teleportacji gotowe. Co za frajer. Zostawia nam jeden pergamin. Czyli tak naprawdę nie musiałem wydawać na przykład 10 tysięcy. Wystarczyło zrobić dwa questy, ale no niestety tak to nie działa. Niestety trzeba było zdobyć 3. Bo tak to by nie ruszyło. No ciebie taki towar. Dobra, on kłów trolla nie skupuje. I rogów ci nie stwora, czy też tego. No to dobrze, niech sobie będzie, tak? 2200, no i elegancko. Więc, moi drodzy, sprzęt nam się odświeżył. Jest bardzo dobrze. Sprzęcik odświeżony mamy. Więc jest bardzo spoko sprawa. Musimy sobie środkiem kuszę odkupić od Tandora. Chwila. Come on, spadaj stąd. Kusza bojowa. A, i przykład ze starą sprzedam. Stara moja kusza miała 90 obrażeń. No jest różnica. Na pewno jest różnica, moi drodzy. Ale będziemy dążyć do tej lepszej kuszy. No, tutaj nadal Garant jest opętany. Więc nie ma sensu z nim nawet gadać. Zróbmy zapis, bez duży postęp. Za mało x-ów, mój panie, drogi. Zapis. I jeszcze jedna rzecz, którą nie zrobiłem, czyli nie gadałem ze wszystkimi ludźmi tutaj z siedziby, tutaj w zamku. Dokładnie tak. Mamy tutaj dość ciekawą jedną osobę, Cliffa. Jest to... Precz od moich garnków. Nikt nie będzie ich ruszał. Ja odpowiadam za jedzenie. A to oznacza, że nikt inny nie ma tu wstępu. Rozumiemy się? Rozumiemy się? A tu on może nam podsmażyć mięso, każdy NPC. Jakieś nowe wieści? Jeśli chcesz poznać najnowsze wieści, pogadaj z rycerzami. Ja tu jestem tylko kucharzem, za kratkami. Nie patrz na mnie wilkiem, ten zamek znam lepiej od ciebie, chyba domyślisz się dlaczego. Tam, nie wyglądasz na mojego skazanca. Jak uważasz, jeśli jednak będziesz potrzebował mojej pomocy, to daj znać. Zobaczymy. Kto wybrał cię na kucharza? Kapitan Garant. Nim zostałem więźniem, byłem kucharzem we wściekłym dziku. Za co cię zamknęli? Między mną a pewnym gościem doszło do małej sprzeczki z użyciem tasaków. Okej, okay. Nie chcę stary wiedzieć, co mu zrobiłeś. Czekaj tylko, ty parszywy złodziej. Jaki on miał klucz w ogóle? Klucz kucharza Cliffa, okej. Okay. Może nie powinienem tego robić. I bić go. Mam zapis przed tym. Wolę wczytać, bo nie chcę jakoś ponadprogramowo zdobyć klucz jakiś, który powinienem dostać questowo, bo może sobie zbuguję przez to grę, więc... moi drodzy, nie ma co ryzykować, mimo tego, że... Chciałem ukraść jakiś tam żart, nie opłaca się kraść tego. Hej. Gadajmy z nim w ogóle, znowu to samo. Jesteś kucharzem, bla bla bla. Podsmaż mi mięso, nie dzięki. A czego ty tam szukałeś? Tylko sprawdzę, stary. Twoje pojawienie się tutaj jest dla nas wszystkich znakiem. Twoja obecność tchnęła w nas nową odwagę. Wiemy, że nasi kompani w mieście nie zapomnieli o nas. Oko Inosa czuwa nad nami. Jeśli orkowie i smoki zaatakują, odważnie stawimy im czoła. Cokolwiek nas czeka, zwycięstwo czy śmierć. No, odważny paladyn. Kim jesteś? Strażnikiem kapitana Garonda, nazywam się Clementyn, a ja jestem... To bez znaczenia, w tej dolinie nie liczą się imiona, a wola przetrwania. Wielu moich towarzyszy poległo z rąk orków i smoków, niech inny przyjmie ich duszę.
Masz dla mnie jakieś rady? Tak, nie idź na tereny na dawną za dawną palisadą. Dzieje się tam coś dziwnego. Jeszcze do niedawna zachodniej części ulicy Liny wyniosła się wysoka arkowa palisada. Nagle usłyszeliśmy huki, cała konstrukcja po prostu runęła. Orkowie uciekali stamtąd w popłochu. Nie wiem, co tam się stało, ale możemy teraz zauważyć, że za tamtą palisadą rósł ogromny zielony las. Dziw mnie to, spodziewanie się podobnych krajobrazów, jakie można zaabsorbować w pozostałej części doliny. Musi za tym stać się jakaś magia. Kto wie, może się rozmawiało. Miło się rozmawiało, dziękuję za radę. Powodzenia. Modest, jak leci? Modest Amaro, może? Jestem strażnikiem kapitana Garonda, nie zwracaj mi głowy. Przepraszam, chciałem tylko odejść. No, panowie są bardzo miło nastawieni do mnie. Super po prostu. Hej, Quintino. Jak tam na służbie? Melduje się, że sytuacja jest opanowana. Orkowie trzymają się z dala od zamku, a smoków od jakiegoś czasu nie widziano. Jakieś pytania? Wyglądasz mi na posłusznego żołnierza. Takie, zadanie służby nosowi kapitanowi Garandowi. Jeszcze jakieś pytania? Czym się zajmowałeś, zanim tutaj przybyłeś? Strzegłem w kasztelu Wengardzio, ochraniałem naszego króla własną krwią i sercem. Jeszcze jakieś pytania? Nie ma więcej pytań. To wracaj do swoich zajęć. Czy tam to wracam do swoich zajęć. Dobra, nieważne. I teraz dopiero, moi drodzy, mamy pogadane ze wszystkimi NPC-tami tutaj. Spróbujmy się przespać tutaj, bo nie chcę mi się, kurna. Łazić wieczorami, bo nie lubię wieczorów w Gothiku. No i co, moi drodzy, to my się widzimy w kolejnym odcinku. Widzimy się w kolejnym odcinku już obok naszego przyjaciela, oczywiście. Czyli oczywiście obok Dobara. Wiecie, gdzie jest? Świątynia Świącego. Trzymajcie się, do usłyszenia. Odmeldowuje się Majest. Hello. I moje statystyki na koniec drugiego odcinka, jak zwykle. Bang, bang, bang. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i hejos.